Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. To dobra wiadomość dla kredytobiorców. Pytanie, czy to dobra decyzja w związku z wciąż wysoką inflacją? Na ten temat porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim ekonomista Mariusz Kękuś. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, szczęść Boże, panie redaktorze. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej chyba nie jest zaskoczeniem, bo na utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie wskazywali właściwie chyba wszyscy eksperci. Były też pewne spekulacje, że może o 25 punktów bazowych, ale raczej każdy wskazywał na to, że te stopy zostaną utrzymane. Pan również tak spodziewał się takiej decyzji? Tak, oczywiście. Po 11 z rzędu podwyżkach, nie z rzędu, ale 11 podwyżkach stóp procentowych od października ubiegłego roku należało poczekać na efekty tych podwyżek. To nie jest tak, jak Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Te efekty tego nie są od razu. Na te efekty trzeba poczekać nawet do pół roku. Ostatnia podwyżka była we wrześniu. I myślę, że zasadnym było nie podnoszenie stóp procentowych w październiku, listopadzie. Teraz w listopadzie mieliśmy odczyt, jeśli chodzi o inflację. On jest niższy niż oczekiwał tego rynek, niż wskazywali analitycy. Konsensus zakładał, że będzie to 18%, jest 17,4%. Jest to niżej niż w październiku, kiedy mieliśmy 17,9%. Oczywiście nie jest to przełom i nie należy tego traktować w kategoriach takich, że jesteśmy po szczycie inflacji i już będzie tylko lepiej. Natomiast niewątpliwie widać pierwsze efekty zacieśniania polityki tutaj monetarnej i efekty działania też oczywiście programów rządowych, które mają przeciwdziałać inflacji. Wdrożono szereg rozwiązań, które z jednej strony mają chronić obywateli przed negatywnymi efektami związanymi z inflacją, ale też wprowadzono szereg programów i projektów, które mają chronić firmy, przedsiębiorstwa. Też te przedsiębiorstwa energochłonne, ale także jednostki samorządu terytorialnego i instytucje tak zwane wrażliwe. Na efekty tych działań trzeba poczekać. Rada Polityki Pieniężnej w tym momencie, uznając, że nie ma uzasadnienia dla podwyżek stóp procentowych, pozostawiła stopy na tym poziomie z września po ostatniej podwyżce. Główna stopa referencyjna 6,75. Tak to dzisiaj wygląda. Ale na decyzję Rady było trzeba trochę poczekać, bo zazwyczaj ona była w godzinach popołudniowych, po godzinie 15, koło godziny 16. Dzisiaj godzina 18, w zeszłym miesiącu to również było po godzinie 18. Może ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych nie była taka oczywista? No, właściwie wszyscy analitycy oczekiwali takiego rozwiązania i takiego zachowania Rady Polityki Pieniężnej, więc tutaj jakby raczej odmiennych zdań nie było. Były oczywiście jakieś głosy, że może warto rozważyć niewielką podwyżkę 25 punktów bazowych, ale większość ekonomistów wskazywała, że w tym momencie no nie ma podstaw do tego, żeby Rada Polityki Pieniężnej reagowała i dokonywała kolejnej podwyżki. Prawdopodobnie no, nie widziałem wystąpienia tutaj prezesa NBP i nie widziałem komunikatu Rady Polityki Pieniężnej, natomiast no, może być też tak, że Rada po prostu podsumowywała cały rok. Jest to ostatnie posiedzenie w tym roku Rady Polityki Pieniężnej, więc na pewno państwo, członkowie Rady Polityki Pieniężnej dostali analizy, zapoznawali się z nimi, mieli czas na to, żeby wymienić się swoimi poglądami i ocenić te mechanizmy i narzędzia, które wykorzystywali w walce z inflacją w tym roku 2022. Od ostatniej podwyżki, to warto też wspomnieć o tym, od ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w listopadzie 2022 roku, obserwujemy, oprócz tego, że spadła nam realnie ta dynamika inflacji do poziomu 17,4%, to obserwujemy jeszcze wyraźne umocnienie się złotego. W szczycie za dolara
Płacono ponad 5 zł. W tym momencie kurs dolara spadł poniżej 4,50. Druga rzecz, która jest istotna, to spadła rentowność polskich obligacji 10-letnich. W szczycie było to 9%, w tym momencie jest to 6,50. Więc widać, że rynek w tym momencie dobrze reaguje na to, co robi Rada Polityki Pieniężnej, bo zawsze trzeba obserwować też, co się dzieje z polskim złotem. O tym, co się dzieje z rentownościami naszych obligacji, to są istotne elementy. No wiadomo, że nośniki energii, paliwa kupujemy w dolarach i ma to niewątpliwie duży wpływ później na ceny, więc rynek dobrze ocenia działania Rady Polityki Pieniężnej i ta wstrzemięźliwość, ten spokój, który Rada Polityki Pieniężnej zachowała na poprzednim posiedzeniu i posiedzeniu w październiku, dzisiaj na razie przynajmniej przynosi wymierne efekty. Musimy poczekać i obserwować oczywiście to, co będzie się działo. Jest wiele czynników i zmiennych, które mogą pozytywnie i negatywnie wpływać na inflację. Należy się temu przyglądać ze spokojem i po prostu reagować adekwatnie do sytuacji. Powiedział pan, że na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej mogło być podsumowanie całego roku i niewykluczone przecież, że mogły być także rozmowy na temat tego, jak prowadzić tę politykę w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie kilka istotnych zmian, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na inflację. Szczegóły pewnie zdradzi prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, bo na jutro jest zaplanowana konferencja. I tak się zastanawiam, w jakiej sytuacji, w jakim położeniu znajduje się obecnie Rada Polityki Pieniężnej, bo z jednej strony wciąż mamy wysoką inflację, 17,4% to wciąż wysoka inflacja, mimo że spadła, to jest wysoka, może być przecież wyższa, a jednocześnie dalsze podnoszenie stóp procentowych może na przykład negatywnie wpływać na gospodarkę. I pytanie, co zrobić, bo jest to trochę taka sytuacja między młotem a kowadłem. W tym momencie mamy prognozy Narodowego Banku Polskiego. Z nich wynika, że po pierwsze w 2023 roku wzrost PKB będzie już tylko 0,7%. No widzimy, że jest realne zagrożenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Recesja zagląda nam w oczy i Rada Polityki Pieniężnej oczywiście stoi na straży polityki monetarnej i zacieśniania, jak jest taka potrzeba tej polityki. Natomiast no, oczywiście też musi mieć z tyłu głowy to, co dzieje się z polską gospodarką. Jeżeli chodzi o wskaźniki wyprzedzające, podano też odczyt ostatni wskaźnika PMI dla przemysłu, który obrazuje koniunkturę w przemyśle. No, jest na niskim poziomie 43,4%. To jest no kolejny raz odczyt poniżej 50 punktów. To wszystko sprawia, że należy być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o ewentualne podwyżki kolejne stóp procentowych. Pamiętajmy o tym, że wysokie oprocentowanie kredytu wpływa niewątpliwie na decyzje przedsiębiorców. Może wpływać negatywnie na decyzje dotyczące inwestycji. Te inwestycje w czasie, jaki dzisiaj mamy, w czasie niepewności, kiedy mamy zagrożenie za naszą wschodnią granicą, kiedy jest niepewna sytuacja gospodarcza, zawsze inwestycje no są na niższym poziomie. Zawsze takie decyzje o inwestycjach są odkładane w czasie. Po takich drastycznych, bo ja uważam, że to są drastyczne, oczywiście podwyżki stóp procentowych, przyzwyczailiśmy się przez kilkanaście miesięcy do zerowych stóp procentowych. W tym momencie no, mamy tą stopę główną 6,75. No, pierwsze już takie symptomy negatywne, które się pojawiają, to jest duży spadek wniosków kredytowych, spadek też zdolności kredytowej, ponieważ no, koszty obsługi kredytów rosną, więc coraz mniej osób stać na to, żeby te kredyty zaciągać. To przekłada się bezpośrednio na ilość na przykład rozpoczętych budów nowych i to będzie się realnie przekładało na gospodarkę. Dlatego trzeba ostrożnie podchodzić do tej polityki monetarnej. Myślę, że to, co Rada Polityki Pieniężnej do tej pory zrobiła, jest dobre.
Natomiast niektórzy zarzucali, że były zbyt późne działania, że można było wcześniej reagować, że teraz można było, powiedzmy, podnosić jeszcze te stopy o 25 punktów bazowych. No wydaje mi się, że jeśli by się okazało, że ta inflacja się nie zatrzyma, a główne jej przyczyny to są nośniki energii, to są ceny paliw, to lepiej jest moim zdaniem dokonać jednej wyższej podwyżki o, nie wiem, 50-75 punktów bazowych, niż podnosić na kolejnych posiedzeniach o 25 punktów bazowych, bo moim zdaniem na rynku już nie robi to aż takiego wrażenia, te 25 punktów bazowych, przy tym co się dzieje, jeżeli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne. Moim zdaniem taka polityka, ostrożna polityka, prowadzona przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej, jest adekwatna do sytuacji, którą obserwujemy. W przeciwieństwie do niektórych głosów, które mówiły, że nasza złotówka się osłabi, że będzie załamanie, nic takiego się nie stało po tej ostatniej decyzji w listopadzie. Wręcz odwrotnie, złotówka się umocniła, więc widać, że strategia, którą realizuje Rada Polityki Pieniężnej, jest przemyślana i na razie odnosi skutki. Oczywiście wszyscy byśmy sobie tego życzyli, żeby ta inflacja jak najszybciej była mniejsza i poszła, odeszła do lamusa. Natomiast no niestety to nie jest takie proste, żeby z dnia na dzień się to zmieniło. Pocieszające jest to, że przy tej ostatnim wstępnym odczycie, jeśli chodzi o inflację, bardzo mocno już hamują ceny paliw. W tym momencie wzrost cen paliw to jest 15,5%. Mówimy tutaj o paliwach wykorzystywanych w transporcie indywidualnym. Jeżeli chodzi o nośniki energii, to jest dalej wysoko, 36,8%. No wysoko jest też tutaj wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych, 22,3%. Natomiast jak sobie popatrzymy przez cały rok na to, jak rosły ceny, to na początku bardzo mocno rosły paliwa, później dołączyły nośniki energii, a na końcu, co oczywiste, zaczęły rosnąć ceny żywności. Po prostu nośniki energii i ceny paliw zaczęły być odczuwalne w kosztach produkcji, w kosztach świadczonych usług, no i firmy musiały zacząć niestety przekładać to na klientów. W tym momencie, jeśli te ceny paliw będą się stabilizować, a tak jest na rynkach. Dzisiaj przeglądałem sobie ceny ropy naftowej. Ciekawa sytuacja. Te ceny spadają od kilku dni. Na giełdzie w Nowym Jorku ceny poniżej $75 za baryłkę. W Londynie poniżej $80 za baryłkę, a ropa rosyjska Ural poniżej $60 za baryłkę. No to są ceny, których dawno nie obserwowaliśmy. To samo jeśli chodzi o ceny gazu w hubie holenderskim. Te ceny są poniżej 150 euro za megawattogodzinę. Przypomnę, że w szczycie było to 340 euro, więc no, mamy tutaj jakąś stabilizację. One są jeszcze nieco wyższe niż to, co obserwowaliśmy przed konfliktem, przed napaścią Rosji na Ukrainę, ale no, to już jest dobry kierunek. Tak samo sytuacja wygląda, jeśli chodzi o ceny węgla. Jeżeli ustabilizują się ceny surowców, ceny paliw i ceny nośników energii, jest szansa na to, że wyjdziemy z spirali wzrostu cen. Narodowy Bank Polski... Jest jedno ale, ponieważ od nowego roku zmianie ulegnie tarcza antyinflacyjna, więc wrócą podatki na nośniki energii, na nawozy, na paliwa. To prawda, no, to były działania rządu o charakterze doraźnym. No niestety Komisja Europejska zakwestionowała pewne rozwiązania i rząd tutaj może pozostawić w tym momencie VAT zerowy na żywność i na nie, no, choćby na takie artykuły jak pieluchy dla dzieci. No, lista tych artykułów, które mogą być objęte stawką zerową, będzie opublikowana, czy jest opublikowana, natomiast no niestety musimy wrócić do stawek tych podstawowych, jeżeli chodzi o ceny paliw, o ceny energii.
i oceny gazu, no to oczywiście nie jest dobra informacja. Natomiast w tym momencie dla mnie ważniejsze jest to, żeby powstrzymać inflację na poziomie kosztów produkcji i kosztów świadczenia usług, dlatego że to przede wszystkim wpływa bezpośrednio na ceny artykułów i usług później, które są oferowane klientom. No to jeżeli... przepraszam, znowu się wtrącę. Od nowego roku podwyżka minimalnego wynagrodzenia i później w lipcu kolejna podwyżka. No to ceny usług znowu wzrosną. Czy panie redaktorze, mógłbym prosić o powtórzenie, bo niestety coś zesłyszałem. Mówię o tym, że od nowego roku będzie podwyżka minimalnego wynagrodzenia. Później będzie kolejna podwyżka tego minimalnego wynagrodzenia w lipcu, a więc koszty usług znowu wzrosną, bo przedsiębiorcy będą mieć większe koszty. No, tylko że mówimy tutaj o wzroście minimalnego wynagrodzenia. Nie jest to, to minimalne wynagrodzenie dotyczy około 1,5 miliona osób. Tylko ja tak zaznaczę, bo jest prawdopodobne, że nawet jeżeli pewne osoby w danym przedsiębiorstwie zarabiają więcej niż minimalne wynagrodzenie, to być może też dostaną podwyżki, aby zróżnicować wynagrodzenia tych pracowników z minimalnym wynagrodzeniem do tych, którzy są na wyższych stanowiskach. Więc tak naprawdę to ta podwyżka, ewentualne podwyżki wynagrodzeń mogą dotyczyć większej liczby osób. No tak, tylko że mówimy tutaj o osobach najmniej zarabiających, czyli na tych, które są najmniej zamożnych osobach. One, oczywiście będzie jakby po pierwsze, z jednej strony będzie więcej pieniądza na rynku, w sensie takim, że będą wyższe te osoby miały pobory, ale w ich przypadku myślę, że to nie będzie czynnik proinflacyjny, dlatego że one po prostu przeznaczą te środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jeśli chodzi o koszty, oczywiście jest to wzrost kosztów dla przedsiębiorców. Nie oczekiwałbym raczej tutaj jakiejś intensywnej presji płacowej ze strony tych grup osób, które nie mają tej najniższej krajowej. Rynek się zmienił, mamy dużą niepewność i myślę, że dzisiaj, z tego przynajmniej co rozmawiam z przedsiębiorcami i to, jaki mam odsłuch z rynku, dużo osób raczej dba o to, żeby mieć stabilność zatrudnienia. Zmniejszyła się moim zdaniem presja płacowa w tych grupach, które zarabiają więcej niż ta minimalna krajowa, o której mówimy. Natomiast no, to jest zmiana, która jest co roku. Co roku jest zmienione minimalne wynagrodzenie. Ono jest dostosowane do warunków ekonomicznych, społecznych. No, to dotyczy, tak jak mówię, osób najmniej zarabiających, osób najmniej zamożnych. I jeżeli byśmy nie podnieśli tej pensji, oczywiście możemy dyskutować o skali podwyżek, ale no, to te pieniądze są im potrzebne do zaspokajania podstawowych potrzeb i ta podwyżka jest konieczna z punktu widzenia społecznego. Jeszcze takie ostatnie pytanie, bo mamy dosłownie 30 sekund, bo pan wspomniał o tym, że przywrócenie poprzednich stawek podatku na nośniki energii to wymóg, zalecenie Komisji Europejskiej, no ale to też będzie korzystne dla polskiego budżetu, korzystne i pytanie, czy konieczne, biorąc pod uwagę wydatki państwa w ostatnim czasie. No oczywiście wiadomo, że jeżeli zostaną przywrócone te wyższe stawki, to do budżetu wpłyną większe kwoty. Natomiast Polska radzi sobie bardzo dobrze moim zdaniem w czasie tego kryzysu, dlatego że jak się popatrzy na nasze zadłużenie i to, co dzieje się w trakcie tego kryzysu, jesteśmy w tym momencie, jeśli chodzi o zadłużenie Polski w relacji do PKB, ono z tego co pamiętam wynosi 51,6%, więc jedno z niższych w Europie. I te środki, które przeznaczamy na różne programy mające na celu walkę choćby z inflacją, z kryzysem, no jakoś specjalnie nie obciążają naszego państwa w sposób nadmierny. Choćby takie kraje jak Francja, która ma powyżej, zdecydowanie powyżej tam 110% zadłużenie w relacji do PKB, w liczbach bezwzględnych to jest prawie 3 biliony euro, potężna
znaczna kwota, no nie jak się ma do tego, co się dzieje w Polsce. Mimo wszystko, że mamy kosztowne różnego rodzaju programy antyinflacyjne, solidarnościowe, które mają przeciwdziałać kryzysowi, udaje nam się trzymać w ryzach to zadłużenie w relacji do PKB, bo to jest istotne. I tutaj stawiamy kropkę. Ekonomista Mariusz Kępkuś był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.